A to niespodzianka. Mój kuzyn dzwoni. ma sal. Co u ciebie? U mnie? Nic specjalnego. Siedzę sobie i kombinuję, jakie kolejne wideo nagrać. No to może przestaniesz siedzieć i chociaż mi pomożesz, zacząłem zbierać figury. Mam kolekcję. Fajnie. I w czym mogę ci pomóc? Mam już parę figur, ale nie mam pojęcia, jak je sklasyfikować. No, na mnóstwo sposobów można je sklasyfikować. Na początek możesz na przykład zastanowić się, ile każdy z nich ma boków. Pierwszy sposób ilość boków. Aniby skąd mam dowiedzieć? Wystarczy, że przyjrzysz się każdemu i policzysz. Ten pierwszy z lewej na przykład to jest jeden bok, ten prosty kawałek tutaj, ta linia pomiędzy narożnikami oznaczmy go jedynką pierwszy bok, tutaj, drugi bok, trzeci bok i czwarty bok. Czyli ten, tutaj, ta figura ma cztery boki. No, kapuje, kapuje! A co z tym tutaj? No to zobaczmy. Myśląc w ten sam sposób, tu będzie pierwszy, tutaj drugi, trzeci, czwarty. Ta figura też ma cztery boki. A co z tym? Ten jest interesujący dosyć. Ten w sumie nie ma wcale boków. Nie ma narożników, wierzchołków. Nie ma nawet, w ogóle nie ma żadnych prostych krawędzi. Cały ten kształt jest zakręcony. Jest zrobiony z jednej krzywej więc nie może mieć wierzchołków i nie ma też w związku z tym boków. Powiedziałbym, że ta figura nie ma boków, czyli ma 0 boków i ma też 0 wierzchołków. Może zapiszmy to dla wszystkich tych figur. Ten pierwszy z lewej ma 4 boki i możemy policzyć też wierzchołki. Pierwszy to miejsce, w którym spotykają się dwa boki, część wspólna dwóch boków leżących obok siebie. Drugi, trzeci, czwarty. Cztery wierzchołki. Następna figura też ma cztery boki. Już to liczyliśmy. A wierzchołków ma pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Cztery wierzchołki. W sumie ten opis pasuje do obydwu tych figur. Ta figura ma zero boków i zero wierzchołków. Teraz zielony. Pierwszy bok, drugi, trzeci, czwarty bok. I ma też. Raz, dwa, trzy, cztery wierzchołki. Czyli ten pierwszy opis, cztery boki, cztery wierzchołki, jest również prawdziwy dla tej figury. Co jest grane? Wszystkie mają cztery boki i cztery wierzchołki? Oczywiście, że nie. Wcale nie. Przecież widzisz, że ten tutaj nie ma ani boków, ani wierzchołków. I ten ostatni też nie wygląda na to, żeby miał czegokolwiek cztery. Policzmy go. Pierwszy bok, drugi bok, trzeci. Ma trzy boki. Teraz wierzchołki. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy wierzchołki. Dzięki, kuzynie. Ale. Sal, coś mi się nie zgadza. Mam taką gazetę Twoja figura, i tam czytałem artykuł o tym, że można podzielić figury na takie, co mają wszystkie boki równe, i na takie, co nie mają wszystkich boków równych. Które z tych mają wszystkie boki równe? Spokojnie, spokojnie, damy radę. Jak się przyjrzysz temu pierwszemu, to ma on cztery boki, ale widać, że ten bok tutaj, zielony, jest wyraźnie krótszy niż ten, fioletowy. Czyli w tej figurze wszystkie boki nie mają tej samej długości. Ale jak przyjrzymy się temu, ten bok wygląda na taki sam długi jak ten, i taki sam jak ten, i taki sam jak ten. Wygląda na to, że wszystkie boki w tej figurze mają taką samą długość. I jest to też prawdą w przypadku tej figury. Wygląda na to, że ten bok, ten bok, ten bok i ten bok są tej samej długości. Jest tak samo dla tego trójbocznego. Ten bok ma taką samą długość jak ten bok i taką samą długość jak ten bok. Kuzynie, wielkie dzięki. Sal, teraz już wiem, jak sklasyfikuję moją kolekcję figur. Te figury są super. To miło, że mogłem pomóc. Na razie.